Dzień dobry. Znajdujemy się obecnie na Atlas Arenie, gdzie właśnie opłynęła nam jedna z zawodniczek, Małta Linkiewicz. Kurwa mać, Wojtek, nie miałeś nie zdradzać, kto będzie walczył na gali, nie? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Zdarza się. Witajcie, Ancemona, jestem Mati, a dziś pogadamy sobie o najnowszych informacjach a propos Fame MMA 3. I standardowo, jak gadałem o jedynce i dwójce, to naprawdę mega się jarałem, aczkolwiek oni naprawdę pokazują, Wojtek z Boxdelem, że z gali na galę robią raz, że coraz większe widowisko. Pojarałem się UFC, jarałem się KSW i mega jarałem się Pride'em i tą całą otoczką, bo to wszystko wyglądało naprawdę wręcz komiksowo albo bajecznie. I poza wielkim rozmachem przeciwnicy, którzy wystąpią na tejże gali, to na pewno będzie coś, bo walk, które mnie szczerze interesują, są aż cztery. Pierwsza to Dawid Malczyński i Amadeusz Ferrari. I jeśli chodzi o tą walkę, to Amadeusz Ferrari albo celowo nie pokazuje tego, że ćwiczy, albo naprawdę nie ćwiczy. Nie liczę tego, że on uderzył tam jakiegoś boksera, ten automat. No. Szybciej. O mój Boże, no. Proszę, Trineiro rozpierdolił. Pochabię teraz. Idę po ciebie, Malczyński. Albo że nagrał o Malczyńskim to, że on odleci do ciepłych krajów, bo jest bocianem. Bocie nie ma nic do zyskania i wszystko do stracenia. I straci to, no. Naprawdę. Tylko, że absolutnie nie mam nic do Amadeusza Ferrari. To nie siłownia wygrywa w klatce. No bo z drugiej strony mamy Dawida, który codziennie jeździ na bodajże 2 albo 3 treningi. Codziennie pokazuje, w jaki sposób ćwiczy i widać tą chęć wygrania, ten głód wygrania. A jeśli posiadasz ten głód wygrania, to naprawdę jesteś na zajebistej pozycji. Bo jeśli tego głodu nie ma, no to o, fajnie by było, jakbym wygrał. Ale nie, Dawid już ma w oczach takie coś, że wygram. I koniec. Poza tym, że Dawid jara się Conorem McGregorem, to również ostatnio wziął udział w grapplerskich zawodach i wygrał jedną walkę. Skurczybyk, naprawdę jest dobry, jest gościu dobry. Kolejna walka to Isamu X Pompon z kimś. I tego jestem bardzo ciekaw, ponieważ Boxdel ciągle podkreśla, że Isamu będzie walczył z kimś z topki. Dobra, ja powiem tylko tyle, że przeciwnikiem Isamu nie jest osoba, która walczyła na Fame MMA. Nie jest to żaden dotychczasowy zawodnik. Tak, jest to nowa twarz. Tak, całkowicie nowa twarz, jest to twarz stopki. Bo jeśli chodzi o ścisłą topkę, no to mamy Blowka, Stew, Wardęgę, Rezigiusza, Abstrochujów, Step Records, Lorda Kurzwila, Nakruciaka, Planetę Faktów, 5 sposobów na Izaka, Freeza. Jakby brać pod uwagę samą topkę, no to mamy jeszcze Marcina Malczyńskiego, mamy Freeza, który sam chyba przyznał, że nie bardzo chce walczyć. Ja zawalczę na Fame MMA, raczej nie, ja mam, wiesz, w kręgosłupie 2 pręty, nie? To ciężko byłoby walczyć. Mamy Naruciaka, który jakoś chyba również nie kwapi się do ćwiczeń. To znaczy, do wystąpienia w zawodach, absolutnie, przepraszam, Adaś. Mamy również Lorda Kruszwila, no ale szanujmy się. No i jest jeszcze Blowek, który chyba jakoś niespecjalnie into sport. Mamy Stew, który chyba również, no i mamy Wardęgę. Jest jeszcze Rezi, ale myślę, że Rezi bardziej jest taki family friendly, aczkolwiek Wardęga. O nim tak naprawdę mało wiemy, nie? To jest taki trochę człowiek zagadka. Isamu z Wardęgą. Może to by było ciekawe, bo sam Isamu ma podłoże grapplerskie, więc walka, która w końcu stoczyłaby się w parterze, w której w końcu zostałyby pokazane jakieś fajne dźwignie, jakieś fajne techniki, byłaby naprawdę interesująca. Czekam, naprawdę czekam na tą walkę. Kochani i kochane, jeśli chcecie, żebym ja wystąpił na Fame MMA 4 z jakimś grubasem, albo z jakimś innym grubasem, zostawcie potężnego lajka, a ja się zastanowię. Poza tym, może na komentatorce usiądę. Wojtek Gola, weź tam. Przekonajcie Wojciecha Golę w komentarzu. Zróbcie to teraz! Łazarski Gladiator i Taxi Złotówa. No i tutaj, kochani, mamy do czynienia z pojedynkiem gigantów. Z jednej strony mamy Tytana Pracy, czyli Taxi Złotówę, który na przestrzeni kilku miesięcy zgubił 30 kilo. Tak jest, słuchajcie, to nie jest żart.
Dokładnie 3 miesiące temu ważyłem 154 kg. Dzisiaj moja waga wskazała 124. 3 dychy mniej, wyobrażacie sobie? Który ciągle dokumentuje to, w jaki sposób chudnie, w jaki sposób je, w jaki sposób ćwiczy. I od samego początku oglądam jego filmy, bo sam nawet poprosił mnie, żebym zwrócił na niego uwagę. I jestem pod mega wrażeniem. Zawsze jestem fanem tego, jeśli ktoś coś robi. Tak po prostu, nieważne, czy to jest chudnięcie, czy to jest sport, czy będzie śpiewał, będzie baletmistrzem, czy cokolwiek. Po prostu jestem fanem tego, że ktoś chce coś ze sobą zrobić. Jestem fanem zmian i prac, jakie człowiek chce zrobić w stosunku z samym sobą. No i oczywiście, mimo że to jest ten głupi YouTube i głupia gala Fame MMA, to Taxi Złotówa naprawdę wkłada tyle pracy w to wszystko, że mi autentycznie brakuje słów, żeby określić to, jak podziwiam tego człowieka. Bez żadnego sarkazmu. No bo tak naprawdę szczerze, jeśli to wy mielibyście zmierzyć się ze śmiercią, z lujem ogłuszaczem, z kołowrotkiem, to czy nie zrobilibyście, przynajmniej nie staralibyście się zrobić wszystkiego, żeby tej śmierci uniknąć? Raz, podziwiam Taxi Złotówę, o, aż mi się kciuk tutaj wygiął. Raz, że podziwiam Taxi Złotówę za to, ile pracy poświęcił do przygotowań do tej walki. Dwa, że wydaje się naprawdę mega w porządku gościem. Trzy, stanąć oko w oko ze śmiercią. Jak na razie jedynym żywym przykładem osoby, która przetrwała śmierć, jest strollowany. Bo jedynie on wyszedł z oktagonu. I to jeszcze zwycięsko. No i moi drodzy, zanim przejdziemy do najważniejszej walki w dziejach. Był Conor McGregor z Floydem Mayweatherem. Był Andrzej Gołota z Riddickiem Bowe. To trzecią taką walką będzie Marta Linkiewicz i Esmeralda Godlewska. Aczkolwiek jak wspomniałem, zanim przejdziemy do komentowania tej walki, to dla wszystkich ludzi, którzy ciągle mówią, że o, to tylko YouTube, to jest tylko Fame MMA i że to jest takie głupie i w ogóle nikogo to nie interesuje, to po prostu myślę, że takie portale jak Radio Z, Radio SK czy nawet Sport.pl po prostu miałyby to w dupie. A one, tak samo jak i my, się tym interesują, a włodarzom KSW, mimo że naprawdę nic do nich nie mam, to chyba się tak średnio podoba, nie? Na tę chwilę, wiesz, konkurencja to jest dużo powiedziane, bo to nie jest, przemawia przeze mnie żaden, nie wiem, zadufanie w sobie. Nie widzę w Polsce żadnej konkurencji. Naprawdę, jakbyś te filmy wszystkie połączył, to może one by stanowiły jakąś konkurencję dla KSW. Z jednej strony Marta Linkiewicz, z drugiej strony glonojady. Potoczna nazwa przypisywana rybom odżywiającym się glonami. Popularność niektórych gatunków spowodowana przypisywanie im nazwy zwyczajowej glonojad, na przykład rodzaj Gyrinohaelus, Gyrinohaelus, Gyrino lub cała rodzina okrągło przyssawkowatych. Z jednej strony Marta Linkiewicz, z drugiej strony karp, Cyprinus carpio, gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych, hodowany i połowiany na dużą skalę jako ryba konsumpcyjna. Myślę, że Marta Linkiewicz da radę. Myślę, że Marta Linkiewicz, nawet jeśli nie będzie dawała rady pociągnąć, to pociągnie do samego końca. Uważam, że Marta Linkiewicz nie ma w dupie tej walki oraz że naprawdę tryska życiem. No i na sam koniec, myślę, że Marta Linkiewicz, nawet jeśli przegra, to jakoś to przełknie. I to chyba tyle. Jeśli dowiem się czegoś więcej, to na pewno nagram o tym film, a tymczasem zapraszam na Instagrama, którego widzicie tutaj. I pojawiają się rabaty i konkurs na bluzę taką jest i koszulki różne. To wbijajcie, a potem zostawcie komentarz. Pamiętajcie o Wojtku Goli. Lajka, to zawalczy z grubasem. I zasubskrybujcie. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Trzymajcie, cześć i bye. She keeps her sense of life when living in her eyes.
Żyjmy.